Partnerem kanału MMA Punch jest catering dietetyczny Diety od Brokuła. Artur Szpilka wstawił na swoje media społecznościowe zdjęcie pokazujące ogromną przemianę fizyczną, jaką przeszedł od swojej ostatniej przegranej walki bokserskiej do debiutu w MMA. Czekałem, żeby wstawić tę fotę po walce, żebyście zobaczyli, ile włożyłem pracy i niestety jak się zapuściłem po ostatniej walce. Jadłem bez opamiętania, bo miałem operację i ogólnie mentalnie byłem w dupie. Ale dziś już nie zamierzam się martwić, tylko trzymać się w formie. Można, jak się chce. Dziękuję trenerom. Artur Ostaszewski, menadżer Daniela Omielańczuka, zaproponował za pośrednictwem Twittera, by jego podopieczny zmierzył się na KSW 73 z Michałem Martinkiem, który pokonał w ubiegły weekend Filipa Stawowego. Hej KSW, ten pan usłyszał o gali w Warszawie, a ma tu mocny fanbase. Zapraszamy zwycięskiego Martinka do stolicy. Szef UFC Dana White odniósł się do odwieszenia rękawic na kołek przez Joannę Jędrzejczyk i twierdząco odpowiedział na pytanie, czy zawodniczka znajdzie się w galerii sław UFC. Who helped build women's MMA, especially in the UFC. Always fun to watch, always came to fight, and her walk in that night when she got to the arena, gangster as usual. You know, I love everything about Joanna, and I'm glad that she fought and ended her career here with us. Sebastian Rajewski, rozgoryczony werdyktem sędziowskim sobotniej walki z Marianem Ziółkowskim, odniósł się w mediach społecznościowych do swojego występu i nazwał byłego rywala aktorem. To była wielka walka, byłem smutny po walce. Przez chwilę poczułem, że zawiodłem. Nie udzieliłem też żadnego wywiadu, bo czułem się źle. Potem uświadomiłem sobie, że jeśli zostawiasz serce w walce, to werdykt nie ma żadnego znaczenia. Oraz, że w tym sporcie trzeba być też aktorem, żeby wygrywać. Samymi umiejętnościami, punktami, włożonym sercem do walki czy zaliczonym na rywalu knockdownem nie wygrasz. Żeby wygrywać na scenie, musisz też być aktorem. Dlatego gratulacje dla Mariana za świetny występ aktorski. Przekonałeś sędziów. Szczególne wrażenie zrobiłeś na tym 49-46. Kilka godzin później sprostował swoją wypowiedź i udostępnił następujące instastory. Dla sprostowania, występ aktorski, ponieważ Marian swoim zachowaniem przekonał sędziów do tego, że wygrywa. Pokazywał ruch, pracował na nogach, wyglądał jakby walka przebiegała po jego myśli. Tym samym przekonał sędziów na swoją korzyść, bo ciosy padały z obu stron, trafienia również. Nie zamierzałem nikomu ubliżać i tego nie zrobiłem, nikogo nie nazwałem w żaden obraźliwy sposób. Stwierdziłem swój pogląd na zwycięstwo. Marian jest mocnym wojownikiem i ma swój sposób na zwyciężanie. Gratuluję zwycięstwa. Organizacja UFC ogłosiła, że kolejnym rywalem Marcina Tybury będzie niepokonany Aleksander Romanow, legitymujący się bilansem 16-0. Tylko jedna walka Mołdawianina, który w UFC stoczył już 5 wygranych pojedynków, dotrwała do decyzji sędziowskiej. Zawodnik zajmujący 13 miejsce w rankingu zmierzy się z Polakiem 20 sierpnia na gali UFC 278, gdzie w walce wieczoru rękawice skrzyżują Kamaru Usman i Leon Edwards. Jan Błachowicz, zapytany w Hyde Parku o możliwość pojedynku z Jiřím Procházką na gali w Polsce, odpowiedział, że był na ostatnim UFC w Singapurze, aby porozmawiać m.in. właśnie o tym, jednak na ten moment nie może zdradzać szczegółów trwających negocjacji. Mateusz Borek podczas rozmowy poinformował o pewnych przeciekach dotyczących terminu i dokładnego miejsca potencjalnej gali UFC w Polsce. Słyszałeś, że ta gala UFC ma być w Polsce w październiku, bo wczoraj do mnie doszły takie informacje, że to jest podobno już jakby sprawa potwierdzona, że październik i Gdańsk. To masz lepsze informacje niż ja. Ty nic nie wiesz oficjalnie. Ja nic nie wiem. Oficjalnie nic nie wiem, nieoficjalnie też nic nie wiem. Zawodnik poinformował również, że będzie leciał na International Fight Week do Las Vegas, by porozmawiać o tym pojedynku oraz dodał, że nie wyobraża sobie, żeby ta walka nie odbyła się w Europie. Jeżeli ja bym miał walczyć z Prochaską, to nie widzę innej opcji, jakby to gdzieś miało być na naszym kontynencie, czy Czechy, czy Polska, ogólnie Europa. To musi być gdzieś tutaj zrobione. Ale lecimy też, jeżeli wszystko się uda, nic nas nie wybije z rytmu, to na ten International Fight Week do Vegas. Mhm. Też, żeby dalej tam walczyć o tą walkę, więc myślę, że się uda. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.